Czekaj, bo ja dwa słowa o tej muszli tak. powiem. No. Aha, to się muszę pochwalić to o mnie, muszlą, że to nie jest tylko muszla na ścianie, tylko muszla. Nie. Proszę Państwa, tą muszlę miałem przyjemność odsłaniać z delegacją Santiago de Compostela. Przyjechali, ponieważ tutaj zainspirowaliśmy i powiat będziński podpisał umowę współpracy z Santiago de Compostela. I delegacja tutaj była, w tamtym roku był jarmark jakubowy właśnie w Sławkowie, który pan burmistrz organizował. A tutaj właśnie z delegacją Santiago miałem przyjemność odsłaniać tą muszlę. Także... No brawo. Mam się chwalę, ale trzeba, nie? Trzeba. Ja to tam mało ważny jestem, ale z tego przyjechali. Stamtąd przyjechali, tak? No, także w drugą stronę tutaj super. Się ściągnęło. No, bardzo. Dobrze, moi drodzy, raz jeszcze witam bardzo serdecznie już tutaj na niwach zielonych. I gospodyni miejsca jest także, tak więc oklaski. A... Niektórzy już pracowali tutaj. Dzień dobry Państwu, Grażyna Proszczek się nazywam. Prowadzę to schronisko tutaj na Niwie. Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie Państwo dzisiaj tak licznie, bardzo licznie jesteście tutaj gośćmi i będziecie Państwo tutaj obradować, mówić, promować, organizować Szlak Świętego Jakuba. Ja jako gospodarz tego obiektu schroniska jestem również bardzo zainteresowana i szlakiem, i tym, że to schronisko się właśnie na szlaku znajduje, dlatego że no, turystyka wiąże się z noclegami i ja mam nadzieję, że właśnie turyści ze szlaku będą tutaj licznie do nas przychodzić i będą również rozwijać tą aktywną formę wypoczynku i będą u nas nocować, nie ukrywam. Króciutko, proszę bardzo, siądźcie Państwo, bo tak może dwa słowa o schronisku powiem, jeżeli już się dorwałam do głosu. Schronisko nasze istnieje od 1988 roku i dawniej tutaj w tym miejscu była szkoła podstawowa i na bazie tej szkoły podstawowej władze kuratoryjne wpadły na dobry pomysł, że dojrzały te walory przyrodnicze tego miejsca, pan wicekurator Bachowski wtedy i stwierdził, że szkoda takiego miejsca, żeby, no jak szkoła przestaje istnieć, to potem kolejny krok, no to jest rozbiórka być może budynku i koniec. I na bazie tej szkoły podstawowej powstało właśnie schronisko. Szkoła była malutka, parterowa, ale został ten obiekt rozbudowany i w takiej formie istnieje do dzisiaj. No ale wiadomo, że był remontowany i termomodernizowany kilka lat temu dzięki władzom naszego miasta, dzięki dużym finansom. W schronisku dokonano termomodernizacji, wymiany okien, remontu generalnego, jest ogrzewanie gazowe, jest ciepła woda, także standard, że tak powiem, tych noclegów się znacznie poprawił. No i mam nadzieję, że to będzie służyć turyście. My jesteśmy placówką oświatową, ale tu już z Państwem rozmawiałam na korytarzu. Pierwszeństwo w noclegach zawsze mają dzieci, ponieważ działamy tak jak, no, no, tak jak oświatowe placówki, jak szkoły, jak placówki wypoczynku szkolne. Natomiast jestem przekonana, że turysta, który będzie szedł szlakiem Świętego Jakuba i obojętnie z której strony nie przyjdzie, czy od zachodu, czy od północy, czy od południa, czy od wschodu, będzie tutaj zawsze dobrze widziany i pomożemy mu, że tak powiem, w organizacji jego turystyki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pytanie jeszcze takie, proszę, czy pielgrzymi często się pojawiają? Pojawiają się coraz częściej, tak. To już od bodajże dwóch ostatnich lat. Widać, że coraz częściej, na razie to są takie grupki, powiedziałabym, nieliczne, natomiast może dobrze, że na początek nieliczne. Ale takie mają być najlepsze. Tak, też tak myślę, że akurat na szlaku najlepiej jest, no nie w jakiejś dużej grupie, tylko w mniejsze grupy. Było dwóch turystów, którzy podążali do Hiszpanii i do nas dotarli i myślę, że do tej Hiszpanii dotarli również. No, zdecydowanie większość to jest taka, która wybiera sobie fragment szlaku, idzie tym kawałkiem szlaku i wszystko to się w dobrym kierunku rozwija. No, ważne jest to również, zauważyli Państwo, na budynku jest muszla, jest ten symbol i to jest trzeci symbol w mieście, prawda panie burmistrzu?
na kościele 1, na kościółku świętego Jakuba 2, tu 3. Myślę, że nie będą to już ostatnie symbole. Myślę, że to jeszcze się będzie rozwijać w dobrym kierunku. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, słyszycie Państwo. Także to też jest ważne, bo turysta przychodzi i widzi. Jak nie wie, to pyta. My mamy tutaj punkt informacji turystycznej, udzielamy informacji, no jak to funkcjonuje, jak działa, że, z czym ta muszla jest związana. I myślę, że to o to chodzi właśnie. Otwarcie się idzie, bo widzimy muszlę. Tak. To znaczy, że jesteśmy, że jesteśmy po prostu w dobrym miejscu. Dobrze. To mam nadzieję, że kolejne dobre dni schroniska na Niwie będą odmierzane tym oto kalendarzem z muszelkami. I niech to będą tylko i wyłącznie dobre dni. Dziękuję bardzo, piękny kalendarz. Także dziękujemy za przyjmowanie pielgrzymów. Powieszę to w recepcji, bo to też będzie element promocji. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przez cały czas naszego spotkania się panie częstują. A jak jeszcze coś zostanie dostarczone tutaj do stołu, prezydialne prezentacje instytucji i organizacji, które tutaj w Zagłębiu działają, no to znów wróćmy do miasta. Rafał. Co się dokonało? I czas taki, trzymajmy się tego. Ile mam to? Umówmy się, że 7 minut. 7 minut? Nie. To dla pana pomieszczenia jest zdecydowanie za mało. Ale taka prośba, żebyśmy sobie wzajemnie przeszkadzali. Jako wyrafinowany wykładowca nie dam rady w ciągu 7 minut. Potrzebuję przynajmniej 7,5. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo po raz drugi, to już mówię w dniu dzisiejszym, że możemy Was tutaj gościć. To, co Pani Dyrektor powiedziała, z punktu widzenia turystycznego jak najbardziej sam fakt, że jesteśmy na szlaku Drogi Świętego Jakuba jest dla nas bardzo, bardzo istotny. Natomiast potencjał turystyczny naszego miasta jest, mógłbym powiedzieć, dużo szerszy. Z mojego punktu widzenia, ja mówię, że Sławków jest tą bramą aglomeracji górnośląskiej na wschód. Troszeczkę w przeciwnym kierunku jak do Santiago de Compostela, a to wynika z tego, że ze Sławkowa zaczynają się też szlaki w kierunku właśnie Jury. To za chwileczkę się pojawi w rozmowie z zapewne Darek pewne wątki rozwinie, jeśli chodzi o koncepcję przyszłości, możliwości rozwoju szlaku Świętego Jakuba. Natomiast z punktu widzenia naszego jesteśmy takim właśnie wschodnim bastionem terenów zielonych dla bardzo mocno zurbanizowanego terenu aglomeracji górnośląskiej, czyli od Dąbrowy Sosnowca po Katowice, skończywszy na Gliwicach od tej strony zachodniej. Ale teraz odwrócę, też jesteśmy tą bramą wpuszczających turystów do aglomeracji podążających choćby nawet drogą Świętego Jakuba. Stąd z naszego punktu widzenia jest to bardzo istotne. Droga Świętego Jakuba zapoczątkowała się w Zagłębiu przez forum reprezentowane przez Zagłębia, reprezentowane przez Darka, zapewne o tym powie. Natomiast z punktu widzenia promocji tej idei na terenie Sławkowa bardzo mocno zaczęliśmy w tym kierunku działać w roku 2013. Wtedy to zorganizowaliśmy przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków pierwszą konferencję kulturową na temat Drogi Świętego Jakuba i na temat znaczenia tej drogi od tej strony turystycznej, ale też od tej strony duchowej. Konferencja odbyła się w murach naszego kościoła parafialnego, który będziecie mieli okazję jutro zwiedzić i zobaczyć przy okazji też mszy, ale też potem słów kilka na pewno pani Basia Noryńska Państwu wspomni. I wtedy też podpisaliśmy ze strony stowarzyszenia razem z Andrzejem Koflukiem i korespondencyjnie wtedy z Emilem porozumienie partnerstwa pomiędzy naszym stowarzyszeniem a stowarzyszeniem Dróg Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba. Też wtedy zaczęła się moja skromna przygoda członkostwa w naszym, już nie powiem waszym, tylko naszym stowarzyszeniu, ponieważ też te prawa członkowskie posiadam. I tą ideę zaczęliśmy propagować na terenie Sławkowa. Wtedy też oznaczyliśmy zarówno na murze tego naszego kościoła parafialnego podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja pierwszą muszlę i druga muszla była też w tym samym dniu odsłonięta przy kościółku Świętego Jakuba, tą, którą dzisiaj widzieliście i mieliście okazję. Krok następny to jest rok 2014, kiedy
Miałem tą przyjemność służbową pełnić funkcję wicestarosty Będzińskiego. Mieliśmy okazję realizować duży projekt partnerstwa właśnie z Galicją Santiago de Compostela i w ramach tego projektu była idea zrealizowania jarmarku jakubowego. Bardzo szybka decyzja była z mojej strony i osób, z którymi współpracowałem wtedy w starostwie, żeby jarmark jakubowy zrealizować jako pierwszy jarmark jakubowy właśnie na terenie Sławkowa. Przyjechała do nas delegacja Santiago de Compostela i w ogóle z Galicji i między innymi w ramach tego jarmarku jakubowego mieliśmy okazję odsłonić trzecią muszlę w Sławkowie, którą dzisiaj widzieliście tutaj w schronisku młodzieżowym, o którym wspominała pani dyrektor. Czwarta muszla. Mam nadzieję, że w tym roku się pojawi, miała się pojawić w dniu dzisiejszym, ale odlewnia troszkę więcej czasu potrzebowała. Będzie umiejscowiona w muzeum, w którym zwiedzaliście Państwo, gdzie też punkt informacji turystycznej. Bo z punktu widzenia ruchu turystycznego mamy takie dwa punkty informacji turystycznej. Tu u Pani Dyrektor w schronisku i w naszym muzeum w Rynku. W związku z tym mamy dwa punkty informacji turystycznej, trzy w tej chwili, a w przyszłości cztery punkty bardzo istotne z punktu widzenia Drogi Świętego Jakuba. Co nam się jeszcze udało w zeszłym roku zrobić? Wydaliśmy takie pocztówki, one są w tej chwili bardziej w wersji elektronicznej dostępne. Grafiki rysowane z punktów właśnie tych pięciu na terenie powiatu będzińskiego. A w tym roku cóż? No, planujemy pod koniec sierpnia zorganizować już drugą edycję, ale już przez miasto jarmarku jakubowego przy zamku, który jutro będziecie też przy zamku. Przy ruinach zamku, żeby nie było wrażeń, że jesteśmy tak, żeby szukać zamku, a jego nie zobaczycie. W każdym bądź razie tam będziemy chcieli umiejscowić jarmark jakubowy pod koniec sierpnia, jeżeli tylko będą Wasze drogi gdzieś tutaj w Zagłębiu czy w województwie małopolskim, serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Proszę obserwować nasze strony. I jakby podkreślając ten wątek historyczny, to, co Państwo zobaczyliście tam z tyłu, to, co dla Was prezenty z naszej strony jako samorządu miasta, nie będziemy ich wręczać osobiście, bo będzie zamieszanie, natomiast dzieje Sławkowa, bardzo poważne opracowanie historyczne, a dla Drogi Świętego Jakuba ten wątek historyczny jest bardzo istotny, także dla każdego z uczestników naszego walnego zebrania ta jedna duża monografia jest jak najbardziej do dyspozycji, proszę się nią poczęstować. Troszeczkę historii bardziej współczesnej, czyli historia odnośnie Legionów Polskich, bo też mieliśmy bardzo silny moment w historii tej już w zakresie odzyskiwania niepodległości i bardziej współczesne grafiki, jeśli chodzi o pracę studentów, którzy byli na plenerze malarskim w zeszłym roku, też pokazująco z nieco innego punktu widzenia Sławków. Co jeszcze jest dla Państwa? A jest bardzo istotne, ponieważ Hurkan Tamus Domino, który od 6 lat pięknie śpiewa różne pieśni, a ma też znaczenie dla Drogi Świętego Jakuba, wydaliśmy w tamtym roku kazania sejmowe Piotra Skargi właśnie w kościele, który jest jednym z najważniejszych punktów i najstarszych też punktów dla nas na Drodze Świętego Jakuba w Sławkowie. Przy okazji sama prezentacja nie tylko samego wydarzenia jako całego spektaklu, ale też prezentacja wnętrza kościoła i to, co się tam w tym naszym kościele wydarzyło w ostatnich latach, ponieważ ksiądz proboszcz Wojciech Kowalski podjął ogromny trud i realizuje go od 2009 roku, czyli w zasadzie kiedy został proboszczem, odnowienia całego wnętrza kościoła. To, co Państwo jutro zobaczycie, to jest efekt końcowy. W zasadzie jego prac, bo całe wnętrze kościoła jest poddane pełnym pracom konserwatorskim, zarówno ściany, jak i ołtarze. Wiele rzeczy się wydarzyło. To, co się w tym roku wydarzy, to w zasadzie końcówka prac. I na pewno to jeszcze będziemy w doku naszych działań promocyjnych, historycznych, a też Drogi Jakuba pokazywać ten nasz bardzo istotny zabytek, jeśli chodzi o Drogę Świętego Jakuba. Co jeszcze? Ten intrygujący kształt, nie wiadomo o co chodzi w tym zakresie. Tak osoby doskonale wyczuły temat, że to jest do jedzenia, tak? To jest do jedzenia. Tej muszli w dniu dzisiejszym nie będziemy nigdzie odsłaniać. Jest to specjalnie przez nas, jako władz miasta, ufundowany
tort symbolicznej muszli. Mam nadzieję, że będzie Państwu smakował jako ten poczęstunek z naszej strony jako gospodarzy. Dzisiaj tą muszlę zjemy. Nie jest ona w żaden sposób szkodliwa dla uzębienia. Na pewno jest miękka. Nie jest to odlew. Chyba, że powiemy, że to jest odlew kremowy, tortowy, biszkoptowy. Także na pewno taki... Taki słodki upominek z naszej strony, jeśli chodzi o dzisiejsze walne, chcielibyśmy Państwu przekazać. Tam jest też parę takich wydawnictw Nasze Miasto, gdzie opisujemy pewne działania, które robiliśmy w ramach Drogi Świętego Jakuba. I na pewno z naszego punktu widzenia, czy stowarzyszenia lokalnego, czy miasta Sławków, z pewnością będziemy się w te ruchy włączać. A dlaczego mówię o historii, a kończąc jeszcze na koniec, no, jeszcze mam chwilkę czasu. Jeszcze te pół minuty wytrwałem. 27. To pokazuje, że jestem w stanie się dotrzymać w reżimie czasowym. Trzeba przesłuchać pana prezesa, no nie ma, zmiłuj się. Teraz jestem szefem w mieście, ale prezes porządzi się. Tak jest, tak jest. Co jest istotne z punktu widzenia współczesności? A też dobrze, żebyście Państwo wiedzieli, że poza turystyką, na którą chcemy bardzo mocno też kłaść nacisk, jest też wątek czysto gospodarczy, ponieważ w Sławkowie kończy się słynny szeroki tor, który łączy kraj nasz, a szczególnie tą część centralną, z Ukrainą, z Rosją i też z daleką Azją. Szeroki tor, który z punktu widzenia gospodarczego jest bardzo istotny w tej chwili, ponieważ mówicie, że w przyszłości, chociaż ta przyszłość w związku z konfliktem jest troszeczkę tak gospodarcza, troszkę zachwiana, mógłby stanowić powrót do dawnej historycznej koncepcji tego szlaku jedwabnego. Ponieważ szeroki tor w tej chwili łączy gospodarczo z punktu widzenia transportowego ruchu towarów, właśnie tak powiedziałem, Sławków, ale ze Sławkowa te towary dalej biegną w kierunku Europy Zachodniej, tą część wschodnią Europy i Azji. To ma być ta alternatywa transportu morskiego południowymi morzami na południu od Afryki, żeby było szybciej i łatwiej ten transport tutaj sprowadzać. Przez to w Sławkowie wśród lasów, które tu w okolicy, jakbyście mieli Państwo czas, można spotkać wiele zaszytych w lesie torów, ale one właśnie służą obsłudze tego ruchu transportowego. I to jest ta przyszłość, tak? Bo z punktu widzenia historii mamy szlak kulturowy Jaredzia, który jest tradycyjnie wpisany w ten kierunek wschód-zachód, szeroko pojęty, jeśli chodzi o Azję, Europę. A z drugiej strony mamy ten szlak gospodarczy, który w przyszłości może być jeszcze mocniej wykorzystywany. Tak? Czyli proszę zobaczyć, jak te wątki dawne, historyczne, kierunków przemieszczania się ludzi, idei, kultury, towarów, powracają do nas współczesności w nowym wymiarze. Cieszę się bardzo, że wracają też pielgrzymi, bo faktycznie to, co pani dyrektor powiedziała, nawet dzisiaj miałem okazję rozmawiać z osobą, która powiedziała mi, że żona jego w kwietniu się wybiera na właśnie odcinek hiszpański drogi do Santiago de Compostela. Przy okazji przekazałem dwie publikacje, między innymi Nie iść tam człowieku, tą publikację, którą miałem okazję... Nie iść tam człowieku. Przekorny tytuł, tak? To przekorny tytuł, ale podejrzewam, że członkowie to właśnie doskonale znają tą publikację. Po to, żeby też ta osoba nie tylko o wymiar duchowy zadbała, bo na pewno zadba i to jest pewne, tylko z punktu widzenia tej porady, jak sobie radzić w terenie jednak galicyjskim, bo ta książka bardzo fajnie to pokazuje z tego punktu widzenia. Także myślę, że ta idea w Sławkowie z mojej strony jako burmistrza w tej chwili mogę zadeklarować, że z miłą chęcią się w to włączymy i będziemy to w dalszym ciągu rozwijać. I takich burmistrzów nam potrzeba. Dziękuję. Państwo, jeszcze dodam, tam jest wizytóweczka ze schroniska. Weźcie Państwo tą wizytówkę dzisiaj ze sobą. Weźmiemy. I po prostu informujcie, że takie schronisko jest w Sławkowie, jest na szlaku i żeby przyjeżdżali do nas gośćmi. Dziękuję bardzo. Tutaj już Rafał wspomniał na początku, że na terenie Zagłębia pierwsze muszelki pojawiły się za sprawą Darka Jurka i jego kolegów. No dzisiaj akurat Darek ma problemy jeszcze przedłużające się z ręką, ale jeśli jest... Nie, to akurat nie związane z muszelką, ale jeśli ręka nie może,
to wtedy głowa bardzo silnie pracuje. To już naukowcy wielu krajów to udowodnili na różne sposoby. I właśnie o takim produkcie, czy też wytworze owocu, może w ten sposób, intelektu mieszkańców Zagłębia teraz będziemy chcieli powiedzieć. I przejdziemy już do prezentacji tego opowieści o sobie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Ale dzisiaj akurat w tej chwili ma swoją premierę. Rzecz niezwykła. Bardzo proszę jeszcze to może zasłonę za panami tutaj wow. zasunąć. Będzie może lepiej. Albo światło zgasić na moment. O nie. Dobrze było. To troszkę może, nie wiem, czy Michał, czy Darek. Michał będzie tutaj. Ja będę zostawiał, a Darek będzie opowiadał. O Wiki Kamino i potem działania. Witam wszystkich jeszcze raz. I teraz powtórzę za Kamilem, za Emilem, że potrzebujemy takich burmistrzów. My tutaj na wszelki wypadek to nagraliśmy. Jest na kamerę. Więc będziemy mieli dowód, czy my, czy tutaj jak będzie potrzeba. A z ręką, no to po prostu się, z ręką się po prostu wycpaniłem. Nie muszę malować. Koledzy, którzy ze mną robią, chodzą, przybijają, malują. No to jest taki powód prawdziwy. Proszę Państwa, współpracujemy już jakiś czas, pewnie z niektórymi też się kontaktowałem mailowo. Dzisiaj będę miał okazję zobaczyć się na żywo. Tutaj z Emilem się też już jakiś czas znamy. Tutaj w naszym regionie wytyczyliśmy w pierwszej kolejności szlak właśnie Via Regia między Krakowem a Piekarami Śląskimi. Także jeżeli Wam się on nie podoba, to głównie na mnie patrzcie. Te przewody, które stowarzyszenie, podoba, to które stowarzyszenie, Wasze stowarzyszenie wydało, to także jestem autorem wraz z synem. Natomiast w tej chwili jeszcze, nie wiem, gdzie się tutaj kolega mój chowa. Tam się bardzo chowa, nie chce chyba... To za chwilę, bo w ubiegłym roku jesienią jeszcze zdążyliśmy wytyczyć, oznakować nowy szlak. Tutaj folderki będą też otrzymacie, też wydane przez Wasze stowarzyszenie. Natomiast głównym tutaj jakby administratorem tego szlaku został Krzysztof i tutaj z Olą razem będą tym szlakiem gospodarzyć, jeżeli tak można powiedzieć. To jest drugi szlak, którym zaangażowaliśmy się. I trzeci szlak, jest taki projekt, ale nie widzę tutaj na razie delegacji z Sawircia, może jeszcze dojedzie, to na razie to zostawmy. Tak więc dwa szlaki już istniejące i trzeci szlak, który jest projekt. Wspominał tutaj Emil i Rafał o stowarzyszeniu. Tak, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego jest stowarzyszeniem regionalnym i zajmuje się jakby wieloma różnymi tematami w regionie. Różne projekty realizujemy i mamy, powiedzmy, różne jakby takie sekcje, tak to można określić, choć tego formalnie nigdzie nie mamy zapisane. I tą taką jedną sekcją jest właśnie Zagłębiowski Klub Przyjaciół Kamino. Czyli to jest taka grupa, sekcja, która skupia osoby, które są członkami albo nie są członkami stowarzyszenia, których interesuje głównie temat właśnie Kamino. I spotykamy się co miesiąc takim naszym jakby głównym w naszym regionie miejscem kaminowym jest miejscowość Sączów, także w powiecie będzińskim, tylko na jakby drugim krańcu, tak? I w tym Sączowie jest właśnie parafia, która dokładnie dzisiaj, tak jak tam jest chyba, Michał pokaż, może kalendarium, to będę od razu mówił, dzisiaj jest właśnie 9 lat brakuje do 800 lat parafii świętego Jakuba. I stąd w tej parafii, później pokażemy, bo może nie wszyscy widzieliście, już mieliście okazję nawet w internecie zobaczyć, są relikwie świętego Jakuba, które znajdują się już tu od XVIII wieku. I to te relikwie były, powiedzmy, schowane, bardzo gdzieś tam zakopane. I ja wyczytałem to w takich przedmiotowych książkach, że powinny być relikwie. I w sumie tam się zmienił później proboszcz i doszukał się gdzieś schowanych tych relikwii. I okazało się, że mamy z certyfikatem Patriarchy Jerozolimy. To sfotografowałem i za pomocą Franciszka Mroza, on tam miał kontakty w Watykanie, patrolog
Polikarp chyba, Nowa, jeżeli dobrze pamiętam, jest opisane, przetłumaczył to, posprawdzał i jest to autentyczne relikwie świętego Jakuba, czyli mamy, nie wiem jak są notowane w innych tutaj w tych ośrodkach, sanktuariach, ale my możemy się też pochwalić tym, że mamy, czyli mamy dzięki tutaj uprzejmości księdza proboszcza Marka Sendala, który mam nadzieję, że też dzisiaj dojedzie, jak tam swoje obowiązki pokona. Tworzymy właśnie przy Sączowie taki ośrodek, taki powiedzmy, jak powiedziałem wcześniej, główne miejsce kaminowe, oczywiście Sławków tu także jest jednym z najważniejszych oczywiście na naszym szlaku punktów, natomiast tam właśnie z tego względu, że jest ta parafia prawie 800-letnia, że są relikwie i Alberga, no właśnie z budynków gospodarczych pomału adoptujemy to właśnie z pomocą wydatną właśnie księdza, za jego zgodą. Kupił tą ideę, można tak powiedzieć. Wiecie, jak to jest, czasem trafia się na bardzo życzliwy grunt, czasem jakieś tam opory są. I tam tworzymy właśnie taki ośrodek główny w naszym regionie. I tam właśnie dochodzi ta jasnogórska droga, która prowadzi z Częstochowy, o której też chwileczkę powiem. Ale proszę Państwa, to co jest na ekranie, co tak Emil mówił tutaj, i faktycznie jak tam zobaczycie, rocznicę 28 marca. Zobaczcie tą pod datą 2015, tak? Więc proszę Państwa, jednym z naszych projektów, które realizujemy jako forum, stworzyliśmy taką encyklopedię internetową regionu Zagłębia. Na to uzyskaliśmy pieniądze z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra i ta nasza wiki Zagłębie już ładnych kilka lat funkcjonuje, mamy wiele milionów wejść i tak sobie pomyślałem jakiś czas temu, oczywiście po konsultacjach z kolegami, zresztą Emil też tam jakieś sygnały dostawał, że coś takiego byśmy chcieli może zrobić, no i później jakieś problemy były, bo informatyk ze stowarzyszenia jakieś swoje obowiązki, wiadomo jakie czasy są, gdzieś tam zniknął, wyjechał, ale zjawił się. Ale może to właśnie tak miało być, żeby to było na dzisiaj. I tutaj chciałbym też właśnie koledze Michałowi, który siedzi, który tam bawi się tym sprzętem, podziękować, ponieważ ja się na tych rzeczach nie znam. Ja tylko czasem tam różne rzeczy wymyślam, a koledzy realizują, którzy się zdają. Nie wiem, co się tam z tyłu dzieje, tak? Bardziej powiedzmy treść mnie interesuje niż te wszystkie informatyczne historie, które są. I właśnie powstała, to jest, czytacie to i być może po tej stronie spodziewacie się czegoś wielkiego. Natomiast chciałbym od razu wyprowadzić z błędu, ponieważ jest to strona encyklopedia, która funkcjonuje, czy ma funkcjonować na takiej samej zasadzie jak popularna Wikipedia. Czyli my tu zrobiliśmy jakby ten kręgosłup, zapewniamy tą obsługę administracyjną, natomiast jak ona będzie wyglądała, to proszę przeczytać właśnie tutaj witamy Wiki Camino. Tutaj już tych haseł jest tam narzucanych trochę, ale na przykład są tam, siedzieliśmy ostatnio wieczorami, nawet czasem seminar jeszcze kontaktowaliśmy się późno, na przykład tam bodajże jest już 400 alberg z Hiszpanii wrzuconych, ale one są wrzucone jako hasła, które trzeba rozbudować. Ja osobiście w Hiszpanii jeszcze nie byłem, ponieważ jak mnie pytali właśnie ci z Santiago, jak odsłonialiśmy tę muszlę, powiedziałem, że żeby iść do Santiago, ten szlak trzeba było stworzyć od własnego domu, tak? Więc dopiero teraz mogę myśleć o wybraniu się do Santiago. I teraz tu są takie ulotki, będzie mi rozdawać, gdzie prosimy właśnie o wspieranie tej inicjatywy, bo tak jak pewnie znacie Wikipedię, siła Wikipedii polega na tym, że każdy dodaje troszkę, a powstaje jedno wielkie, duże dzieło, tak? I tutaj każdy może z Was się zarejestrować jako redaktor, wolontariusz. Jest to bardzo proste, tak jak mówię, skoro ja to nawet potrafię zrobić, to każdy już potrafi zrobić. I możecie dodać jakieś zdjęcie z Waszych pielgrzymek, jakąś informację ze swojej okolicy, tam gdzie mieszkacie, jeżeli szlak tam przebiega, bo są i polskie szlaki, i wszystkie inne. Generalnie jest to jakby projekt otwarty. Jak on będzie wyglądał, zależy od Was. Bo skąd się wzięło, że takie coś wymyśliliśmy? No nie wiem, czy macie podobne wrażenie jak my, ale mnie się zdarza często, że no, o Camino jest bardzo dużo. Wiele stron, wiele portali, wiele blogów, w forach dyskutuje się, opisuje się, ktoś tam wspomina, mówi i tak dalej. Ale tak naprawdę te informacje są, przynajmniej my mamy takie wrażenie, rozproszone, prawda? One są, a potem gdzieś tam się zakopują następnymi artykułami, następnymi wpisami i ich tak naprawdę nie ma. Natomiast
są gdzieś tam, ale są bardzo zagrzebane i żeby dostać, to trzeba no, wiele po tym internecie chodzić, żeby dostać się do tego, co chcemy. Natomiast tu jest bardzo przyjazny system takich linkowań. Można z hasła do hasła chodzić, są kategorie, chcecie schroniska, chcecie szlaki, to wszystko to wypisuje, macie szlak, od razu jest tam miejscowość, klikacie na miejscowość, jest opisana miejscowość, jest opisane muzeum, jest opisane, ma być, bo na razie są tylko parę przykładów. Jest opisany Kościół Świętego Jakuba, parafia Świętego Jakuba. Michał, jeżeli można Cię poprosić, to właśnie weź na przykład ten Sączów nas, tak? Który łatwo nam było zrobić, ponieważ mieliśmy go też w tej naszej regionalnej encyklopedii zagłębiowskiej. I tu mamy parafia, bo jest osobne hasło do parafii, osobne hasło do, kościoła, tak? Bo parafia to jest instytucja, a kościół to jest zabytek. I tu mamy, proszę bardzo, tu jest ten relikwiarz akurat z tymi relikwiami. Jak się kliknie, właśnie o tych linkach mówię, to na niebieski ten opis. Czytam pod zdjęciem, te wszystkie na niebiesko zaświetlone to są linki aktywne, czyli się przechodzi z hasła do hasła, hasła do hasła i łatwo się znajduje te rzeczy, które o kościół parafialny to będzie osoba. Ja jestem na panelu. O, i tu mamy kościół, tak? Troszeczkę inny szablon, to jest kiedy został wpisany do zabytków. No, to jest otwarte. I każdy, spisaliśmy chyba wszystkie parafie świętego Jakuba, jakie są w Polsce, tak? Otwórz może, ale parafie, bo kościoły to jeszcze nie są spisane. Na dole jest kategoria, tak? I z podziałem, zobaczcie, kościoły świętego Jakuba w ogóle, czyli z całego świata, to będzie... To działa, tak. Tak? No działa, to... tak. Kategoria. I tu są, tylko że tu na razie są te polskie zasadniczo, które wpisaliśmy. 152 parafie. No. Na każdą, jak się kliknie, to się wchodzi, tak? Sąsiedzio. Cofnij... Mirosław Korowicz. Jest? Bo ja nie widzę. Jak? Bo to alfabetycznie jest. Nie widzę naszego. Jak? Miłosław. Zobacz. Tu jest okienko, tak? Wystarczy jedno słowo wpisać, to jest haśle. W mniejszych miejscowości to nie ma. Wystarczy jedno słowo z hasła wpisać, jeżeli jest, to się tutaj pojawia. Z kościół i parafia. Proszę kliknąć, zobaczycie jak wygląda puste, tak? Ale miło. Na razie to wygląda jako puste, trzeba wypełnić to. Czyli Jonas, wysiadacie jutro wieczorem i klepiecie. Rozdamy wam później te ulotki z adresem tej strony, to później tak mówię. Nam by życia zabrakło, gdybyśmy mieli to sami robić, ale jeżeli każdy troszkę z was zrobi, zjedź tutaj, żeby logo było stowarzyszenia. O, tu jest, tak jak mówię, jest to logo stowarzyszenia naszego ogólne, logo tej sekcji, ale jak zjedź na muszle tutaj, tak, no kliknij. No, tym internet troszeczkę wolniejszy. Tyle nie znają. I to jest wasza strona, tak? Nasza. Pan jest zdziwiony, nie? Nigdy w życiu nie widział. Dobrze, Michał, wejdź może poprzez pliki na te albergi hiszpańskie. Sławku zobaczymy, czy jest. No, zaraz sprawdzimy. Weź przez linki, przez pliki wejdź, bo tam są te pieczątki. To zresztą, które tam Krzysztof mi dał, zeskanowałem. No, pliki. W każdym razie idea, struktura jest podobna jak w Wikipedii. Jak Wikipedia, dokładnie jest ten tak zwany silnik. Dokładnie czyli to samo. Czyli każdy z nas może dopisywać swoje artykuły, redagować je, linkować i tak dalej. To był Sławku. Więc do tego zapraszam bardzo serdecznie. A pliki, dobrze. Oj, tutaj. Później będziemy zachodzić, kto prawdę pisał. Proszę zjechać, Michał. Oj, tam na dole strona internetowa. Kliknij tą stronę internetową, to się tutaj do pani dyrektor dostaniemy, tak? Także macie tutaj schronisko opisane, a jak jest strona internetowa, to jest bezpośrednio do danego schroniska. I tak ma być we wszystkich schroniskach, gdzie tam się zrobi, tak? Gdzie tam mają. Tu też dużo można informacji podpisywać, bo tu może jeszcze o wiele więcej.
Jak się otworzy edycję, to tych tam jest. Edycję, to tu jest wszystko. Bardzo dużo. Nawet czy pani ma pralkę dostępną dla wędrowców. I tu jest, ile jest pokoi, czy pralka jest, no, różne, czy przechowanie rowerów. Wszystko można opisywać. Poczytamy, co tam potrzebne na. Weź do tego pliku i weź hiszpańskie takie Takie pytanie, ponieważ w tej ogólnej Wikipedii jest już dużo haseł kaminowych. Na przykład hasła poświęcone poszczególnym szlakom w Polsce. Na ile te treści mogą w przyszłości się, no właśnie, utożsamiać? Być podobne, czy mogą być wykorzystywane, czy to jest jakoś zlinkowane, jak to wygląda? Nie, my nie linkujemy do tamtego, my tworzymy po prostu własne opisy tych szlaków. Troszeczkę inaczej ten u nas wygląda, zaraz pokażemy szablon. A tu jest na przykład hiszpańska, jakieś tam schronisko. No pieczątkę zeskanowałem. Nie wiem, kto tam spał, to wie. I tutaj też, no, tutaj macie informacje, telefony. No czyli tutaj zdjęcia jakieś, jak ktoś z was był, może no, opis, jak ktoś z was był, no można to dopisać. A pokaż szlak, na przykład ten jasnogórski, żeby był wstęp, żeby się Krzysiek tutaj tą robotą coś tam powiedział za Olomę. Czyli Jasnogórska, wystarczy słowo jedno wpisać, jasno, albo droga, to wszystkie wyjdą drogi. Coś tam brakło. Albo droga wpisz, to wyjdą. I tutaj macie, o, jak się pisze jedno słowo droga, to się wszystkie hasła z drogą pokażą. Jest Jasnogórska. O, i to jest ten szlak, który został zrobiony jesienią. Tak? I tutaj troszeczkę zdjęć, trochę opisu, mapki, to jest folderek, który za chwilę dostaniecie, też jest wydany, przywiozłem tutaj dla was folderki, no zdjęcia etap po etapie, zdjęcia można, podpisać, wszystko można zdjęcia podpisać, można każdy etap opisać, jak to się to idzie. No i tutaj jest, akurat na końcu jest, prawie na końcu jest Sączów. Generalnie to tak mówię, to jest projekt otwarty. I tylko zależy od osób, które... na przykład wejdź jeszcze na Wiaregię. Na Wiaregię jeszcze wejdź. Tam w tym, na dole, w kategoriach będziesz miał Wiaregia. Już kończę. To zaraz Krzysztof może dwa słowa chociaż powie. Ale Wiaregia. I tutaj na przykład z kolegami naszymi, z sąsiadami z Górnego Śląska, bo to, co Emil tam mówił, nie wszyscy słyszeli, to, że my tak podkreślamy nasz regionalizm, wcale nie jest antagonizmem, wprost przeciwnie, prawda? Wszyscy epokę kufajek i rowerów przerabialiśmy, żeby wszyscy jednakowo byli ubrani. My tutaj podkreślamy i zajmujemy się szlakiem kulturowym, tak? Więc nie możemy zakłamywać spraw związanych z historią, właśnie z kulturą. I jakby nie patrzeć, całe Zagłębie jest zachodnią Małopolską. Jest tą częścią Małopolski, która w czasie zaborów dostała się pod zabór rosyjski. Można tak w skrócie rozróżnić od tej Małopolski Galicji, tak, krakowskiej. Natomiast jesteśmy Małopolską. I jakieś błędy się współpracujemy z naszymi tutaj przyjacielami z Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Kamino, tam gdzieś się pochowali w kącie. Nie wiem, chyba wystraszyliście się, że jesteście u nas w Zagłębiu. I koledzy spotykamy się nawzajem, tak? Raz w Zabrzu, raz tam w Sączowie, nawet częściej. Ustawki tak zwane. Koledzy byli... Sączowa się zaczęło. W Sączowie jako pierwsi spali w naszym schronisku. No i tutaj zobaczcie, jest na przykład, nie ma do tej pory przewodnika o tej części górnośląskiej, piekar do Góry Świętej Anny, tak? I tutaj kolega Piotr, nie wiem, pan czy z kimś jeszcze, taki jakby mini przewodnik już tutaj zrobił. Są te etapy opisane. Jeżeli szukacie, to tu już możecie znaleźć ten opis tej części wschodniej górnośląskiej, tak? Bo też Górny Śląsk... W województwie opolskie też jest Górnym Śląskiem, przynajmniej w części. Także to jest trochę pomajgane, poplątane jednostki administracyjne z regionami. To jest trochę miszmasz. Trzeba to wiedzieć. Śląsk, Górny Śląsk. Nie, to Śląsk opolski. No, według mojej wiedzy, a trochę się w historii interesuje, stolicą Górnego Śląska jest Opole, prawda? A całego Śląska Wrocław. A nie żadne Katowice. Więc może Krzysztof parę słów o tym jasnogórskiej drodze powiecie. To ja na chwilę dziękuję, później mogę jeszcze do dyspozycji być, jak Emil powie. Jeszcze tak, co do tej Wiki Kamino, że
Rozumiem, że na początku wiele osób może mieć problemy. Rozumiem, że każdy może mieć na samym początku problemy z wpisywaniem danych, bo to trzeba znać, to są takie języki, język tego, że żeby podnikować, to trzeba kwadratowe nawiasy przy słówku dodać, jest troszkę problematyczne, albo ktoś po prostu ciężko nie będzie mógł w ogóle tego prowadzić, to jest możliwość, żeby do nas przesłać te informacje przy zdjęcie, no bo tak ktoś już był w Hiszpanii, ma zdjęcia z trasy, opisać, podpisać zdjęcie i my to możemy opublikować. Zdjęcia nie muszą być duże, wystarczą takie małe. 150. Nie, no, żeby zajmowały na przykład 600 pikseli na wysokość. Takie małe zdjęcia, tak jak tutaj, nie są duże. My to opublikujemy, będą podpisane. Jeśli autor chce, to możemy podpisać imię i nazwisko autora. Nie ma żadnego problemu. Ale wtedy będzie to rosło, jak no będziecie sami. No i oczywiście proste. Też te dane na temat, na temat tych parafii kościołów, skąd Państwo tam są, albo wiedzą, mają Państwo taką wiedzę na temat tych parafii na szlaku. Która jest Pani bardzo ładny folder szlaku drogi na Dwarczyński, tak? Jest tam położone. No, jest tam to hasło, ale jest puste. Więc zapraszamy, żeby to też tam są informacje. No, dobra, teraz nie robić. To może takie wprowadzenie króciutkie. Jeszcze w czasie naszego walnego będzie też mowa o projekcie, który był realizowany w ubiegłym roku przez nasze stowarzyszenie, a dofinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, FIO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego przedsięwzięcia, poza weekendowymi przejściami wybranymi szlakami w Polsce, przygotowane zostały foldery, ulotki, takie mini przewodniki dla szlaków, które jeszcze nie doczekały się swoich przewodników. Między innymi dla Drogi Lubelskiej, dla Kłodzkiej, dla Drogi Nadwarciańskiej, Mazowieckiej i właśnie dla Drogi Jasnogórskiej. Idea taka szersza, za chwilę Krzysiek opowie, bo on jest, jakby przeszedł każdy metr tego szlaku w różnych wariantach w dodatku. Idea jest taka, że w tej chwili za sprawą głównie Jerzego Kazimierczaka z Warszawy powolutku sobie rośnie Droga Warszawska, czyli ten szlak prowadzący od Warszawy w kierunku Częstochowy. Natomiast jest też z drugiej strony jak gdyby możliwość rozwijania tego szlaku, czyli od Via Regia. I właśnie dzięki zaangażowaniu Krzysztofa udało się w ubiegłym roku nie dość, że wytyczyć, to jeszcze oznakować i jeszcze przygotować właśnie z funduszy FIO takie wziątki, takie foldery, mini przewodniki na ten szlak. Mapy bardzo fajne zostały przygotowane tutaj akurat przez Daniela Stusa z Krakowa. To jest geodeta, który też od niedawna wspiera nasze działania. On wykonał mapy, Radek Szeszko z Mosiny zrobił skład graficzny, podobnie jak tych wszystkich folderów, no i w zasadzie każdy może sobie taki folder włożyć w paszport, bo on akurat jest dopasowany wielkością i z tym kredencjałem, z tym mini przewodnikiem ruszyć w drogę. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nam właśnie koledzy z Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Kamino bardzo w tym pomagali, także nie można zapomnieć o tym. No to ja tak chyba tylko pokrótce powiem, żeby też nie przedłużać. Szlak powstał dosyć szybko. On nie jest też długi, ma 65 km chyba, ale... Czyli jest to najszybszy, najkrótszy odcinek od Częstochowy do istniejących już szlaków. 56 km do Sączowa, do Via Regii, a jeszcze 12 razem z Via Regią do Pieka. Jego idea była taka właśnie, że jest blisko Częstochowy do Sączowa, a jeszcze po drodze znajduje się kościół świętego Jakuba w Lubszy, czyli na krótkim odcinku są trzy kościoły świętego Jakuba i to takie sygnały główno rozłożone i dodatkowo łączy też dwa znane sanktuaria, czyli Częstochowe i Piekary Śląskie. Znajduje się też właśnie na całym ciągu z Warszawy na południe i może być dalej wykorzystany, można kontynuować podróż i w stronę całkiem południową, czyli Czechy, Austria, albo właśnie na zachód przez Via Regia w stronę Niemiec, więc sądzę, że jest całkiem uniwersalny. Teraz Piotr jeszcze tutaj, ze Śląskiego Klubu, chcemy go przynajmniej zacząć znakować także pod prąd, żeby mógł być jako dwukierunkowy szlak maryjny też do Częstochowy z Piekar.
Szlak spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem też w Lubrzy. Ksiądz tam nawet udostępniał nam już kilka razy takie pomieszczenie. Ma takie pomieszczenie, nazywa się, tak to jest dokładnie? U świętego Jakuba ze starej plebanii. I to w sumie służy czasami jako schronisko tam też. Jest kunia. Czasami ktoś przechodzi, to dostaje tam miejsce. Także jest tutaj całkiem dobra organizacja, mimo że szlak powstał szybko. Został wycieczony tak, żeby nie za bardzo krążyć, ale zarazem prowadzi głównie lasami. Więc nie ma takich na przykład długich odcinków drogą, poza tym odcinkami miejskimi takimi bardziej. Coś dodać jeszcze nie wiem. Może tyle. Może jakieś pytania właśnie w temacie tego nowego szlaku, jak macie, to proszę chętnie odpowiedzieć. Czy w ogóle działalności forum dla Zagłębia Pomorskiego? Generalnie tak, do tego co mówiliśmy. Lepiej będzie na koniec. Okej. Okay. W kuluarach, jakie coś. Dobra. Generalnie nie ma problemu, jest jakby w 100% zabezpieczony, jeżeli chodzi o noclegi, tak? Bo w Częstochowie do noclegów jest bardzo dużo miejsc. W Lubrzy jest zabezpieczony i później jest następny Sączów, jest zabezpieczony, no i w Piekarach też jest. Jest tutaj w 100% jest kwestia noclegów na tym szlaku ogarnięta. Żeby dojść z Częstochowy do Sączowa są potrzebne 2 dni. I potem jest jeszcze krótki fragment, około 12 km do Piekar Śląskich. No, to lotniska jeszcze. A jest też droga pielgrzymkowana jest na górę? W drugą stronę właśnie. To znaczy, ale pielgrzymki chodzą tam. Pielgrzymki chodzą bardziej drogami asfaltowymi, więc to tak trochę bardziej wygląda. Ale myślimy, bo oni chodzą dużą grupą, więc to jest inna sytuacja. Ale część będzie i tak, być może niektóre przekierujemy, ponieważ tam będą pielgrzymki miały te tradycyjne do Częstochowy, będą miały problem z powstającą autostradą. Więc tam, no myślę, że niektórzy skuszą się i będą chodzić tym naszym szlakiem w przeciwnym kierunku jako pielgrzymki do Częstochowy. Rozmawialiśmy już w tej kwestii też z paroma. Okej. To na razie. Czyli rozważ. Tak, to za chwilę w czasie przerwy już tutaj tymi folderami się zajmiemy. Także dziękuję bardzo i Michałowi, i Darkowi, i Krzyśkowi za. Później ewentualnie i za prezentację, i przede wszystkim za ogromny wkład pracy. Bo to jest kawał roboty. Później jeszcze muszę jakiś zawiercie. Ale tutaj już kilka razy padła nazwa Zagłębiowskiego Klubu Przyjaciół Kamino. Tutaj już Darek troszkę opowiedział o działalności, ale padła też nazwa Górnośląskiego Klubu Przyjaciół Kamino. Powiem tak, że od tych kilku lat, kiedy zajmuję się drogą, pojawiało się sporo osób z Górnego Śląska, a może byśmy coś zrobili na Górnym Śląsku, dobra, fajnie, tutaj róbcie. Ale po jakimś czasie gdzieś ten ogień gdzieś gasł, aż w końcu pojawił się Piotr, który też dzisiaj tutaj jest i to był, no widać, że to jest ten górnośląski węgiel. Także myślę, że ten ogień będzie na tym węglu fajnie się palił. Piotrze, czy mógłbyś opowiedzieć, bo jest też kilka innych osób z tego, co widziałem na liście zgłoszeń z Górnego Śląska, z Zabrza, z Tychów i tak dalej, ale akurat tutaj już... Mówię, że ktoś już dojeżdża. Z Piotrem jest. A ile mam czasu? Ja nie chciałbym. Oto prawdziwy Ślązak, w którym nie ma podstępu. Dobra, to umówmy się, że tak. Że 7 minut. 7 minut, dobrze. To myślę, że zdążymy, bo tak mogę się zdjęciami, jeśli można, tak? Jeżeli ktoś by tam to mógł pomóc obsłużyć. Cóż, no to tak jak już tu zostało powiedziane, Sączów. To jest właściwie takie miejsce szczególne też dla Górnośląskiego Klubu, z tego względu, że tam właściwie wszystko się jak gdyby zaczęło. Myśmy z kolegami zaczęli jeździć na nabożeństwa, które są tam 28 każdego miesiąca i tam poznaliśmy też Darka właśnie. Darek był taką iskrą, która właśnie zaowocowała tym, że jesteśmy po prostu, nie? Pamiętam tą rozmowę przy stole po nabożeństwie, Darek mówi, znaczy ja się zwróciłem, mówię, no że tak ładnie tam działacie w tym zagraniu, to Darek mówi, no załóżcie jakieś u siebie, nie? Ja sobie myślę, no to dla mnie też to był wtedy taki nierealny pomysł, nie? Ale od słowa do słowa, grupka osób, tutaj to jest troje z nas, Wojtek, Piotrek Kędzierski z Katowic, Zbyszek Sawicz, mam nadzieję, też. Nie, tu go widzę, no właśnie, tam kogo szukam. W każdym razie spotykamy się co miesiąc, staramy się tam działać.
25 czerwca dokładnie mieliśmy pierwsze takie spotkanie. Zaprosili na to spotkanie księdza Artura Pytla, który właśnie zajmował się wyznakowaniem szlaku świętego Jakuba idącego z Piekar do Toszka. Do Toszka. Da się to jakoś tam uruchomić? Piotr, musi to kliknąć, dobrze? Piotr. I tam jest Tak. I tylko puścić zdjęcia. Dobra, jak spróbuję tam do tego coś dopowiedzieć. Od jedynki, tak, jeśli można. No, dorobiliśmy się logo. Można dalej. No to jest właśnie droga do Sączowa. To tak jako symbol, że tam się właśnie to wszystko jak gdyby zrodziło, zaczęło. Można prosić następne? Przy pięknej pogodzie i drzewa bez liści, więc... Aha, pierwszą naszą taką inicjatywą było zorganizowanie pielgrzymki z mojej parafii, bo Górnośląski Klub Przyjaciół Kaminy działa przy parafii na Świętej Marii Panny w Zabrzu Helence. I zorganizowaliśmy taką pielgrzymkę rowerową do Sączowa właśnie. Można dalej. Pojawiło się 18 osób i tam jechaliśmy po prostu po błogosławieństwo do świętego Jakuba dla naszego projektu, który się tam w głowach rodził. To był dokładnie 21 czerwca, a 25 mieliśmy już pierwsze spotkanie klubu. No więc taka grupka ubiegłego roku, tak. No to jest pierwsze spotkanie na Salkach. No i pierwszy taki skład, który tam się właśnie w środku ksiądz Artur Tytel i ksiądz Grzegorz Lepiosz, wikary z mojej parafii, Kaminowicz, który jest też w naszym jak gdyby tym. I teraz tak, pierwsze nasze działanie to teraz... Może trzy słowa o księdzu Arturze. To znaczy ja może... Ksiądz Artur jest diecezjalnym duszpasterzem młodzieży w diecezji gliwickiej. I członkiem stowarzyszenia. również, tak, oczywiście. On tą drogę wyznakował z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. No i stąd taki właśnie pomysł. Tutaj, na pierwsze spotkanie od razu mieliśmy też jak gdyby taką zgodę tu od Emila, że możemy się zaopiekować tym odcinkiem szlaku. No i wiadomo, jak już była zgoda, no to nawet widać o późnej porze drabina, płaszcze przeciwdeszczowe i to miejsca, które żeśmy sobie odnaleźli, które są jak gdyby tam wymagały doznakowania, jest to, żeśmy zaczęli robić. To już jest drugie spotkanie, gdzie wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić projekty pieczątek typowo drogi Viareggia. I to są te projekty, które potem znalazły już swój oddźwięk, czyli zostały zaakceptowane. I w tej chwili w kilku miejscowościach mamy pieczątki, na przykład w Takowicach, w Reptach, w Zbrosławicach. Są teraz pieczątki wykonywane dla Toszka, tak to mniej więcej wygląda. Księży nas dostał pieczątkę. No i tak cyklicznie chcemy na tym właśnie górnośląskim odcinku te pieczątki, żeby one w pewnych punktach były, prawda, dla pielgrzymów do paszportu. Naszym pierwszym takim przedsięwzięciem to było przejście, które zorganizowaliśmy z Piekar Śląskich do Zbrosławic. To był odcinek 17 km. Daliśmy ogłoszenia, spodziewaliśmy się, że może za 20 osób się pojawi. No nie powiem, ta liczba troszkę nas przeraziła. To przyszło 60 osób i to na takiej zasadzie się odbyła pielgrzymka, że pątnicy szli pod bazyliki w Piekarach, dostali taki przewodnik do ręki, taki mini informator, gdzie krok po kroku mają iść i każdy szedł sobie indywidualnie. Grupa nie szła razem, więc była taka namiastka troszeczkę tego pielgrzymowania, prawda, jak to są właśnie praktykowane na szlaku świętego Jakuba. Tu jeszcze cała grupa razem, stąd wyruszamy. No i kilka takich zdjęć można tu pokazać z naszego górnośląskiego odcinka. Myślę, atrakcyjny odcinek, Kopiec Wyzwolenia, na pamiątkę wizyty Jana III Sobieskiego, tak, w drodze na Wiedeń. Tu z kolei rezerwat Segiet, też bardzo przyjemne miejsce. No tutaj znajome twarze, prawda? A to źródełko, proszę może zatrzymać, jeśli można. Wydaje mi się, możemy kiedyś ogłosić taki konkurs na największą muszlę na szlaku tutaj po lewej stronie, prawda? Zobaczcie, jest to dosyć pokaźna muszla. Są takie dwie, zdjęcie tego nie obejmuje. To jest źródełko młodości, tak poza tym, więc zapraszam, kto jeszcze
Może to nie korzysta. Zdrowa woda. Woda się tak nie nadaje. Od razu będę tak efekt. Dla tej młodo. Proszę, można razie tablice też, które tam zostały ufundowane, właśnie przy każdym kościele się znajdują na naszym odcinku informacyjne. Tutaj w Reptach ksiądz na postoju ufundował ciasto, kawę i przy okazji wręciliśmy mu pieczątkę. I o, proszę, można zobaczyć, że właśnie nawet z trójką dzieci małżeństwo wybrało się na szlak. Tu cała nasza grupka. Nabożeństwo w kościele w Reptach. I jeszcze zostało nam rozdostawić 5 km. Więc w takich grupkach doszliśmy szczęśliwie. Generalnie ludziom się to bardzo podobało. W tym roku mamy zamiar kontynuować. Już zapraszam, kto może, 13 czerwca. Kontynuacja, czyli ze Zbrosławic pójdziemy do Toszka, odcinek 23 km. I teraz jeszcze może kilka słów można zatrzymać. Tak, nosiliśmy się z zamiarem zaadoptowania wizerunku świętego Jakuba, który kojarzyłby się właśnie z naszym górnośląskim klubem. No i tak ten wizerunek bardzo się wszystkim spodobał, tak jednogłośnie, jak to się mówi, przez aklamację przyjęliśmy. Ksiądz Grzegorz, wikary naszej parafii, ufundował ten obraz, zakupił i tu można na kolejnym spotkaniu został w salce, którą żeśmy też od księdza proboszcza otrzymali na nasze już spotkania typowo. Tak, można dalej. Mhm. A gdzie znajduje się oryginał, czyjego? Tak, właśnie. Oryginał, nie wiem dokładnie gdzie się znajduje, ale namalował ten obraz włoski mistrz, który nazywa się Guido Reni. I tutaj ceremonia zawieszenia tego obrazu na ścianie. Potem była oczywiście Jasnogórska Droga, czyli to przejście techniczne, o którym tutaj właśnie już Emil też wspominał i była mowa. No to kilka też zdjęć takich, może tam puścimy tak jedno za drugim. No to jest Lubrza, kościół w Lubrzy. Tutaj ksiądz proboszcz z Lubrzy, dom świętego Jakuba. No, nasza gromadka. Oczywiście praca na szlaku, nie tylko przyjemność. Tutaj, tak, tutaj jest próba znaczenia na drzewach. Jak to będzie wyglądało, kiedy ten szlak będzie miał właśnie ten wątek maryjny, czyli z Piekar Śląskich do Jasnej Góry. Tutaj spotkaliśmy się z radnymi gminy Zbrosławice, to jest taka największa gmina w naszej okolicy. No i tam też spotkaliśmy się z bardzo takim, powiedzmy, przyjacielskim przyjęciem. Zadeklarowali nam cykl artykułów w wiadomościach gminnych, które rozchodzą się podobno jak ciepłe bułeczki, więc też zależy nam na tym, żeby promować, prawda, szlak, który biegnie przez gminę. Tutaj z kolei uciekliśmy od głównej drogi, tu jest zrobiony taki odcinek taką jakby podpówką troszeczkę, bo trasa ruchliwa, asfaltowa, a myśmy tutaj poszli taką boczną dróżką, to już zresztą było też ustalone, żadna samowolka, tylko właśnie. Także pracujemy w terenie, no to tak kilka takich świadectw, żeby było, że coś się dzieje. Tutaj chciałem się pochwalić, uzyskaliśmy od biskupa diecezji gliwickiej, biskupa Kopca, patronat honorowy nad drogą świętego Jakuba w diecezji gliwickiej i w tej chwili będziemy się starali o patronat biskupa Andrzeja Czaja Opolskiego dla drogi świętego Jakuba w diecezji opolskiej. No i to w zasadzie jest... Tak, od 2008 roku. Tak, jest patronat biskupa? No to fajnie, to będziemy używać jego, tak? Czemu ja nic nie wiem? A jest nasz odcinek. Bo nikt nie wie wszystkiego. No to super, to świetnie. To znaczy chcę jeszcze powiedzieć tak, że jeszcze jest tak, jeszcze z takich przedsięwzięć, które podejmujemy, które są może taką, troszkę takim nowum, to jest pielgrzymka, którą chcemy zorganizować z Toszka do sanktuarium, do kościoła świętego Jakuba w Sączowie. To jest drugi kościół w diecezji gliwickiej świętego Jakuba i na wiosnę... Sączów cały czas jednak chodzi mi po głowie, to też trema, wiecie jak to jest. 5 września chcemy zorganizować pielgrzymkę drogą świętego Jakuba dla osób niepełnosprawnych. Już w tym temacie właśnie... Jeszcze powiedz o kwietniowych planach. No to może o kwietniowych planach już ktoś inny, pan troszkę w gardę zaskoczył. Kto tam wie więcej? Może Helmut coś powie na ten temat.
A to jest wasze. No jak to nasze? Nasze. Wspólne. Taka ładna koszulka w Stanach. No, znaczy. No, to poszło. Koszulka ma. Szyb się ma nazywać. Koszulka. Znaczy, no to dobrze. Zaproście na imprezę niedługo. Jest tak, impreza jest tego typu, że tak. W tym roku 5 lat obchodzi Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba. Mam nadzieję, wszyscy wiedzą. I mija 10 lat od powstania pierwszej Jakubowej drogi w Polsce. Z tego też zrodził się pomysł. Koledzy z Opola zaproponowali takie weekendowe przejścia. Pierwsze z nich to będzie 11-12 kwietnia. I pójdziemy z Sączowa z noclegiem w Piekarach Śląskich. Następny dzień to będzie z Wrocławice. W maju 16-22 kwietnia. Czekaj, to może ja to... No bo ty masz datę, ty masz tam opisane, a ja z tymi datami. Może nie to, że to wymyśliła Grupa Opolska, bo to jest pomysł stowarzyszenia naszego przyjaciół. Się nie tłumacz. Może inaczej. Ileś tam lat do tyłu jeszcze świętej pamięci Krzysztof Tomczak, wymyśliliśmy coś takiego, żeby zachęcić ludzi do przechodzenia, do pielgrzymowania szlakiem świętego Jakuba, więc wymyśliliśmy, że będą to tak zwane weekendowe przejścia szlakiem świętego Jakuba. I co roku już tam ileś lat właśnie coś takiego robimy. A ponieważ teraz już mamy dziesięciolecie od powstania pierwszej drogi, czy odnowienia szlaku świętego Jakuba w Polsce, plus 5 lat naszego stowarzyszenia, więc pan kolega, prezes nie nakazał, a poprosił, że możemy coś takiego zrobić, właśnie weekendowe przejścia szlakiem świętego Jakuba, tak żeby od Piekar na przykład mógł przejść przez cały rok weekendowo do Zgorzelca, gdzieś tam powiedzmy w listopadzie, czy jak nam tam wypadnie, tak? A więc korzystając z tego, że właśnie tutaj koledzy ze stowarzyszeń dolnośląskie, górnośląskie już też przygotowują jakieś swoje przejścia, więc taki program wspólny, to możemy powiedzieć, że to jako Via Regia, jako stowarzyszenie i te stowarzyszenia górno- i dolnośląskie, my wspólnie zrobimy takie przejścia i tak po kolei. 11 i 12 kwietnia to będzie dwudniowe przejście, tak jak już tutaj Piotr wspomniał, ze Sączowa w Piekarach nocleg, a 12 z Piekar do Zbrosławic. Później 16 maja i 17 maja chcemy się włączyć w rowerową pielgrzymkę na Górze Świętej Anny. I to byśmy zrobili taki sobie przejazd Stożka 16 na Górę Świętej Anny. Tam później byłby udział we mszy świętej dla rowerzystów. Wstępnie już mamy 17 miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma. Jak będą napływały ewentualnie zgłoszenia jeszcze od pielgrzymów zainteresowanych, to poszukamy. Piotr, ty wspominałeś, że tam jest gdzieś jeszcze schronisko, więc myślę, że udałoby się gdzieś tam na Górze Świętej Anny. No. Także jak będzie potrzeba więcej zakwaterować, to będziemy wtedy wspólnie tutaj zatroszczymy się, żeby tam było miejsce dla tego. I później tego 17, to będzie niedziela z Góry Świętej Anny do Opola. 13 czerwca, tu już też było wspomniane, organizują koledzy przejście z Brosławic do Toszka, 20 km życia. W czerwcu z kolei chcemy zaprosić na przejście dwudniowe to będzie. 20 czerwca z Opola do Kruścic albo do Dobrzenia. To jeszcze tutaj zobaczymy. A później właśnie z Dobrzenia do Skorogoszczy, a po drodze
Ilona, jako prezes stowarzyszenia, jakie? Miłośników turystyki. Tak. Organizuje u siebie 70-lecie właśnie przybycia kresowiaków w... Jak to będzie tytuł? Tak, 70. rocznica przybycia z Kresów Wschodnich na Ziemię Zachodnią. Tak, no i my właśnie jak pójdziemy z Dobrzenia do Skorogoszczy, to my sobie tam siądziemy na kawę i na ciasto jesteśmy. Zapraszamy proszeni, tak. I na potrawy kresowe. No, o, no to czyli tutaj to by było do czerwca, mamy plan już, mamy to zaplanowane, natomiast myślę dzisiaj jeszcze, dzisiaj i jutro tam ciąg dalszy ze Skorogoszczy aż do Zgorzelca, to pomożecie nam rozpisać i będziemy mieli już cały... Proszę, no to... To jeszcze tak, żeby ten pięknie czas wypełnić, tak jak do czych... Piotrze, nie uciekaj. Chciałem uciec. Dla parafii. Zawrze Helenka, tak? Tak, ale bardzo ładna. Butelka już otrzymałem. To dostanie tak? Druga Helenka. Dobra, I wspominałeś jeszcze o kolejnych tam tak. grupach, ludziach, którzy się pojawiają, pomagają. Dziękuję. Dobrze ten czas służy. Dziękuję no i chyba w tym, w Goku w Dobrzyniu też by się przydał taki kalendarz. A, my wszystko bierzemy. Dobrze, no i prawda jest taka, żeby przed Helmutem zdążyć się podzielić tymi książkami. Czy Zawiercia przyjechali? Nie. Ja wiedział, że tu tacy chojni są, tam też coś przywiózł, ale to jest okazja, żebyście do nas przyjechali. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja bardzo serdecznie dziękuję tutaj za tą prezentację. Dziękuję i Zagłębiakom, i Górnoślązakom. Zanurzyć, śmiało. Wysłać Zdjęcia, że panie prezesie, jak coś, to bym zdał na prezesa. Kto będzie na podwójnym? To jest tylko można obrócić, żeby było dobrze. Proszę tam. Aha, no to. Tak, żeby się skrzyżowało. On nawet pierw po krzyżu świętego Jakuba, to jeszcze pani dyrektor tak poprawi. I dokończy. Słuchajcie, jest tak i jest tak, no to ja zacznę tak. Ja zacznę od razu tak, proszę bardzo. Najwyżej potem będzie dokładka, jak już ten. Nie będziemy się tak bardzo przejmować. I zapraszamy. Tak jest, i prosimy. I tylko może jakoś na...